No, widzimy, że 4 autobusy się zaprezentowały rok temu, a teraz stoi z numerem 2039, która została wyprodukowana rok temu i przyjechał do podhali widowiskowo-sportowej, żeby zaprezentować nasze mini autobusy. A w listopadzie pojawią się nowsze Scanie 12-metrowe, 7 egzemplarzowe 12-metrowe. Bez słupskiej produkcji, która akurat produkują ponad parę tysięcy egzemplarzy, które zostają wysyłane na krajach zagranicy i na terenie Polski. Mają też posiadanie silnika Euro 6, która mniej hałasuje od pozostałych starszych generacji Scanii. A zwłaszcza starszych autobusów marki Ikarus mają podłogę pasażerów, a Amana NL293 10,5 metra Lion City M mają z tyłu pod maską. Jakby co roku, jak będą organizowane targi motoryzacji, to nie wiadomo, gdzie Ikarus będzie parkował na terenie hali widowiskowo-sportowej. Bo poprzednio parkował przy okienku hali widowiskowo-sportowej, gdzie było nie widać tego przodu, a wręcz zaparkował koło latarni ulicznej na parkingach, zwłaszcza na chodniku.